Ryków kapitan milczkiem kielichy wychylał. Lecz major pił i razem dałam się. A wzmagał się w nim coraz tańcowania zapał. Rzucił fajkę i rękę Telimeny złapał. Chciał tańczyć, lecz uciekła. Więc podszedł do Zosi, kłaniając się, słaniając, do Mazurka prosi: Hej, ty, Ryku! Przestań się tam trąbić na fajce! Prycz fajka! Wszak ty dobrze grasz na bałabajce! Widzisz no tam gitarę? Pójdź no, weź gitarę i Mazurka! Ja, major, idę w pierwszą parę! Kapitan wziął gitarę i struny przykręcał. Płód znowu Telimenę do tańca zachęcał. Słowo majorskie, panno, nie Rosjaninem jestem, jeżeli kłamie. Chcę być sukinsynem, jeżeli kłamie. Spytaj, a oficerowie wszyscy poświadczą, cała armia to powie, że w tej drugiej armii, w korpusie dziewiątym, w drugiej pieszej dywizji w pułku 50. jegierskim, major Płód jest pierwszy mazurzysta. Połudzisz, panienko, nie bądź taka narowista, bo ja po oficersku ugarzę panienkę. To mówiąc, skoczył, chwycił Telimeny rękę i szerokim całusem w białe ramię klasnął. Gdy Tadeusz przypadłszy z boku, w twarz mu trzasnął. I całus, i policzek odzwały się razem, jeden za drugim, jako wyraz za wyrazem. Major osłupiał. Oczy przetarł, z gniewem blady zawołał. Bunt! Buntownik! I dobywszy szpady biegł przebić. Wtem ksiądz dostał z rękawa krucicę. Pal, Tadeuszku, krzyknął! Pal jak w jasną świcę! Tadeusz wnet pochwycił, wymierzył, wypalił. Ale majora zgłuszył i osmalił. Porywa się z gitarą Ryków. Bunt! Bunt woła! Wpada na Tadeusza, lecz wojsk zza stoła machnął ręką na odlew. Nóż w powietrzu świsnął między głowę i pierwej uderzył, niż błysnął. Uderza w dno gitary, na wylot ją wierci. Schylił się na bok Ryków. I tak uszedł śmierci.